Heja, muszę wymyślić chyba jakieś nowe powitanie, bo nie wiem, czy to jest dobra opcja. Tak, witam Was w kolejnym filmie. Z tej strony Klaudia. Witam Was ponownie, lub też witam Was po raz pierwszy. Dzisiejszy filmik będzie pierwszym filmikiem z serii Klaudia w Stanach. Nie wiem jeszcze, jak to nazwę. Ale mam zamiar zrobić cykl takich filmików o Arizonie. Nie wiem, ile tych filmików mi wyjdzie. Dzisiejszy będzie taką jakby podstawą, fundamentem do tej całej serii, żebyście wiedzieli po prostu, o co chodzi, czemu tam byłam, co tam robiłam. Więc skupię się dzisiaj bardziej na aspekcie akademickim mojego pobytu w Stanach, bo właśnie byłam tam na wymianie. W kolejnych filmikach tej serii opowiem o życiu w Stanach z mojej perspektywy, jakieś tam rzeczy, które mi się podobały, które mi się nie podobały. No i na koniec chcę opowiedzieć o moich podróżach, pokazać jakieś zdjęcia, wstawić jakieś takie, nie wiem, snapchaty, które sobie zapisałam na telefonie. I zdecydowałam się zrobić taką serię zamiast jednego takiego gigantycznego filmiku, bo nie wiem, czy komukolwiek chce się siedzieć przez 150 godzin i słuchać o tym samym. Więc stwierdziłam, że to podzielę. I dziś zrobiłam sobie notatki, więc zacznijmy. Po pierwsze, gdzie byłam, po co, jak długo, o co chodziło. Od 1 stycznia 2017 roku do 7 czerwca 2017 roku byłam tam na wymianie na jeden semestr na University of Arizona, które znajduje się w Arizonie, w mieście Tucson. Jeśli ktoś oglądał High School Musical, pewnie wszyscy, to u mnie w Arizonie też byli Wildcats i było Go Cats! Ale to inna szkoła, High School Musical się tam niestety nie dzieje, which is very sad. I dlaczego akurat wybrałam Arizonę? Dlatego, że na wymianę chciałam jechać w takie miejsce, które jest całkiem inne od tego, co mam na co dzień, bo gdybym pojechała tam na wschodnie wybrzeże do jakiegoś Nowego Jorku, do jakiegoś tam, nie wiem, Karoliny czy czegoś takiego, to byłoby bardzo podobnie. Poza tym, że się wszystko tam nazywa New England. And I don't wanna be in England, więc chciałam taki właśnie dziki zachód. Poza tym w Nottingham studiuję francuski, hiszpański i tłumaczenie, więc chciałam jechać do miejsca, gdzie na pewno się poduczę tych języków, a że Arizona, w szczególności już Tucson, jest dosłownie 45 minut od granicy z Meksykiem, więc było tam bardzo dużo ludzi, którzy mówili po hiszpańsku i wiedziałam, że się tam poduczę, bo poziom hiszpańskiego na pewno będzie bardzo wysoki. I tak właśnie było. Nawet w Tucson były znaki, wszystkie takie drogowe były napisane po... i wszędzie w sumie jakiekolwiek znaki były napisane po angielsku i po hiszpańsku. I w sklepie, jak gdziekolwiek chodziłam, słyszałam cały czas hiszpański. Aplikowałam oczywiście przez moją szkołę, przez University of Nottingham. Ten cały proces aplikacji był bardzo, 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 bardzo długi. Bo dosłownie musieliśmy się zdecydować już, gdzie chcemy jechać i napisać taki jakby list motywacyjny, wybrać trzy uczelnie, które najbardziej nam odpowiadają. Do 1 grudnia, więc byłam na pierwszym roku studiów przez 2 miesiące i już musiałam się decydować, czy chcę jechać na wymianę na drugim roku. Na mnie mieszka jakiś słoń, dosłownie wczoraj chciałam nakręcić ten filmik, ale nie mogłam, bo ten ktoś nade mną chyba grał w hokeja, dosłownie tak szurał czymś cały czas, nie wiem, co ta osoba robiła. Tak czy siak, o czym mówiłam? A, musiałam się strasznie szybko zdecydować i 1 grudnia musiałam oddać tę aplikację i później jakoś chyba w lutym wysłali nam maile, czy się dostaliśmy, czy nie. No i się dostałam i wtedy się zaczął ten proces aplikacji z Arizoną i oni tam wysyłali dokumenty, musiałam mi wysyłać pełno rzeczy, musiałam zapłacić za 5 milionów rzeczy, ten w ogóle cały ten wyjazd to była chyba najdroższe doświadczenie mojego całego życia i bardzo dziękuję moim rodzicom za to, że mi pomagali w tym i że mi to zafundowali, bo gdyby nie oni, to w życiu bym nie mogła sobie na coś takiego pozwolić. Bo niestety to nie jest Erasmus, więc nie ma żadnej takiej zapomogi jakby. Miałam tylko swój kredyt studencki i tyle, więc nie miałam żadnego stypendium. Pamiętam, że był dosłownie już grudzień, a ja dalej nie miałam wizy, bo 1
stycznia wylatywałam, a był grudzień, jeszcze nie miałam wizy, bo oni dopiero jakoś któregoś tam grudnia dali mi te dokumenty, które musiałam wziąć do ambasady, żeby tę wizę dostać. Więc myślałam, że umrę na zawał, przez ten cały czas się tak strasznie stresowałam. Musiałam sobie też załatwiać mieszkanie, a bez wizy nie mogłam, bo chcieli kserą mojej wizy, więc to było takie koło, że nie mogłam niczego tak na 100% mieć do piątego bez tego jednego dokumentu. Więc jak to dostałam, to od razu na następny dzień udało mi się sobie załatwić spotkanie w ambasadzie i jechałam do Londynu, pamiętam, o 4 nad ranem, żeby być na 8. No ale dobra, już to wszystko przyszło, po 3 dniach chyba już miałam z powrotem paszport, więc niepotrzebnie się stresowałam. I leciałam właśnie najpierw z Londynu do LA i z LA potem do Tucson. I pamiętam, że jak wylądowałam wtedy w tym LA, I was like, hopped off the plane at LAX, po pierwsze, a po drugie wyszłam tam od razu i chyba 5 godzin za... no dobra, nie 5 godzin, ale strasznie długo stałam w kolejce o wizę, w sensie... jak się to nazywa, w kolejce kontroli paszportowej. Miałam bardzo miłego pana, który mnie wpuścił, wbił mi pieczątkę and I was in. I pamiętam, że w terminalu, w którym musiałam czekać na mój lot do Tucson, było Lemonade. Nie wiem, czy to kojarzycie, ale wiele amerykańskich youtuberów o tym mówi. Kiedyś był na to większy hype, ale pamiętam, że kiedyś każdy tam chodził. I jak to zobaczyłam, to był taki kolejny moment, że I'm here! It was so good. No i potem przyleciałam do Tucson, a że leciałam takim lotem, że byłam w Tucson dopiero chyba o 23 czy coś takiego, to nie mogłam się wprowadzić do swojego mieszkania od razu, więc pierwszą noc spałam w hotelu i się rozchorowałam strasznie, ale przeżyłam, I'm here. No i potem następnego dnia wprowadziłam się do swojego mieszkania. Mieszkałam w takim kondominium dla studentów, tam wszyscy byli studentami, tylko że to nie było na kampusie. To była dosłownie jedna droga prosto na kampus, zajmowało mi to na początku 25 minut, ale potem jak już opanowałam tę drogę, to czasami nawet szłam w 15, więc było bardzo spoko, bo ja lubię gotować i lubię kontrolować to, co jem. Poza tym w amerykańskich akademikach nie ma czegoś takiego jak kuchnia. Jeśli chce się jeść, to albo wszystko z mikrofalówki, albo wykupi sobie taki meal plan, który po pierwsze jest bardzo drogi, a po drugie nie było na moim kampusie zbyt wielu wegetariańskich opcji, więc chciałam mieć takie swoje mieszkanie i było super. Mieszkałam z dwoma dziewczynami, które studiowały właśnie tam na uczelni, były Amerykankami, były na ostatnim roku. Jedna z nich miała samochód, co mi uratowało życie. Bez samochodu nie da się dojechać nigdzie, a transport publiczny jest też nie za dobry. Poza tym jest trochę taki sketchy i taki straszny, więc szczerze mówiąc bałam się tam jeździć tymi autobusami, bo dosłownie wyglądało, jakby zaraz ktoś miał mnie zabić. Tak więc właśnie ta moja współlokatorka mnie poratowała swoim samochodem. Jak pierwszy raz właśnie jak się wprowadziłam, to nie miałam nic, żadnej kołdry, nic takiego, więc ona miała samochód, pojechała ze mną do Targetu i wszystko sobie kupiłyśmy. Jak byłam w tym Targecie, I was like, I'm a Target! No i była ta orientacja i w ogóle poznałam tam całkiem sporo ludzi. Poznałam dziewczynę Samantę, z którą wszędzie podróżowałam. Ona jest Angielką, więc się trzymałyśmy razem. Ona mieszkała na kampusie właśnie. Miała współlokatorkę taką w jednym pokoju, like roommate. I ona miała właśnie taki typowy pokój amerykański. I dzięki niej mogłam sobie to zobaczyć. W sumie poznałam wiele dziewczyn z jej akademika. No i później należało wybieranie przedmiotów, takie tam rzeczy. No jak już mówiłam, ja studiuję hiszpański, francuski i tłumaczenie, więc musiałam obowiązkowo wybrać sobie jakieś przedmioty, które były zbliżone do tego, czego uczyłabym się w Nottingham. Więc miałam po prostu intermediate Spanish, writing, jak się to nazywało? Writing and composition z francuskiego. Tam musieliśmy pisać co chwilę pełno takich esejów, which was challenging, ale dużo się tam nauczyłam. I ostatni z tych obowiązkowych przedmiotów, które sobie wybrałam, to było Business and Legal Translation z hiszpańskiego na angielski, z angielskiego na hiszpański. I to było pierwszy raz, kiedy miałam w ogóle styczność z prawem i to było prawo amerykańskie, więc to było w ogóle dla mnie całkiem coś takiego, jakaś taka
abstrakcje. No jak mówiłam, Tucson jest bardzo blisko Meksyku, więc większość moich znajomych z tamtej klasy było native'ami, którzy mówili po hiszpańsku biegle i mówili po hiszpańsku w domu, więc jak to usłyszałam, to myślałam, że w życiu nie znam tych zajęć. Ale jakoś mi się udało, so it's fine. Ale dzięki tym zajęciom wydaje mi się właśnie, że najbardziej mi się poprawił hiszpański, bo musieliśmy dosłownie tłumaczyć na pierwszych zajęciach, pamiętam, przyszłam i na zadanie domowe musieliśmy przetłumaczyć 6 stron pozwu z pozwu sądowego, takiego o jakiejś sprawie o imigracji, z angielskiego na hiszpański, a ja jestem przyzwyczajona do tego, że zawsze w Nottingham tłumaczymy na odwrót, bo tak jest łatwiej. I dla mnie to było strasznie trudne, myślałam, że nie dam rady, ale potem już pod koniec zajęć, w kwietniu, w maju, jak już pisałam te wszystkie rzeczy, to już czułam, że I know what's up. Poza tym mogłam sobie wybrać jeszcze jakieś inne przedmioty, takie ogólne, których chciałabym się pouczyć. I wybrałam sobie 2 dodatkowe i były to Art and Culture in Renaissance Europe, więc uczyliśmy się tam o renesansie, o rzeźbach, o architekturze, o malarzach, o obrazach. I moja pani, która nas uczyła, była strasznie tym zafascynowana i widać było to w sposobie jej nauczania. Lubię się uczyć od ludzi, którzy są tak jakby into it, którzy są nauczycielami dlatego, że chcą się podzielić swoją pasją, a nie tylko dlatego, że nie mieli innego pomysłu na karierę. I właśnie ta pani jest taka była i była strasznie śmieszna and I miss her. I drugim przedmiotem takim dodatkowym było what was it called? Gender in the transnational world. Wybierając Stany, myślałam też o przedmiotach, których mogłabym się tam uczyć i właśnie chciałam bardzo, bardzo uczyć się czegoś w stylu gender, feminizm, coś takiego, bo w Stanach jest najwięcej badań na ten temat, jest najwięcej książek, jest dużo specjalistów w tej dziedzinie, więc bardzo chciałam posłuchać, co mają do powiedzenia. A ludzie, z którymi się uczyłam, tam moi znajomi z klasy, wszyscy mieli takie pojęcie na ten temat, byli tak oczytani, mieli takie super poglądy, pomysły, więc ja tam siedziałam tak i słuchałam ich wszystkich. Tak sobie myślałam, oh my god, you are all beautiful people. To było super też, bardzo mi się podobało. I właśnie teraz chciałam nadmienić trochę na temat systemu oceniania, który mi się bardzo, 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 bardzo podobał. Jest całkiem inny od systemu w Anglii i w Polsce, których nie za bardzo lubię te systemy oceniania, dlatego że wszystko tak jakby jest zależne od jednej rzeczy, czyli od egzaminu końcowego. A w Stanach jest tak, że ocena końcowa składa się z wielu czynników, a sam egzamin jest wart chyba tylko 30%. A reszta jest oceniana na podstawie obecności, udzielania się na zajęciach, odrobienia zadań domowych, jakichś tam projektów, quizów takich małych. I można bardzo łatwo monitorować swoje oceny, więc jeśli widać, że oceny spadają, to można bardzo łatwo je z powrotem podnieść, nie wiem, bardziej udzielając się na zajęciach, albo odrabiając zadania domowe, czy tam robiąc jakieś takie extra credit rzeczy. Czyli to są takie rzeczy na dodatkową ocenę, które się wliczają i mogą podnieść końcową. I to było super. Też jeśli chodzi o oceny, to wydaje mi się, że bardzo łatwo było dostać A. Ogólnie jakąś taką wysoką ocenę, bo na początku jak zobaczyłam tam, jakie są progi do ocen, to się wystraszyłam strasznie, bo w Anglii, żeby dostać najwyższą ocenę, czyli FAST, trzeba mieć co najmniej 70% i bardzo, bardzo, bardzo trudno jest dostać coś powyżej 75%. A w Stanach minimum na A było 90%, ja tak sobie myślę, oh my god. Dosłownie nigdy nie dostanę A, bo nigdy nie dostaję w Anglii 90%, bo nikt nie dostaje takich ocen. Ale okazało się potem, że jest 100 tysięcy razy łatwiej dostać wysoką ocenę, jeżeli chociaż trochę się skupi na tym i włoży trochę pracy, więc na szczęście nie było tak źle i tak trudno. Może jedynym takim, nie wiem, minusem tego systemu jest to, że przez to, że tak wielką wagę przywiązują do zadań domowych,
jest tego bardzo dużo. Zadań domowych jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale za to jest mniej zajęć w samej szkole. Więc jest czas na to, żeby to odrobić. Ja pamiętam, że ogólnie mój plan lekcji był super, tylko dwa razy w tygodniu musiałam wstawać wcześniej. Jeśli chodzi o kampus, to był taki typowy, jakbyście go wycięli z filmu amerykańskiego. Był ogromny, było milion budynków, które same w sobie też było ogromne i bardzo łatwo można było się w nich zgubić. Wstawię wam może gdzieś tutaj mapę kampusu, to zobaczycie what I had to deal with. Ludzie tam dosłownie jeździli po kampusie na rolkach albo na deskorolce, czy tam na rowerze, bo jeśli miało się zajęcie na jednym końcu, a potem na następnym, no to nie wiem, jak ludzie tam na czas dojeżdżali, czy tam dochodzili na te zajęcia. Było pewno też takich miejsc do uprawiania sportu, był taki, to się nazywało rec center, i był tam basen, na który czasem sobie chodziłam i dosłownie pierwszy raz byłam na basenie chyba na początku marca. A było wtedy chyba 30 stopni. I pamiętam, że w Polsce chyba wtedy spadł śnieg, a ja takie, haha, me chilling by the pool. W Arizonie pogoda była ekstra, ale czasami jak było 44 stopnie, to już nie było tak super. Było też oczywiście takie wielkie boisko do futbolu amerykańskiego. Była siłownia, która była tak jakby częścią czesnych, więc nie trzeba było płacić za tę siłownię, a było tam strasznie dużo jakichś tam różnych maszyn i rodzajów zajęć i sportów, które można tam uprawiać. Było boisko do koszykówki, było pełno kortów do tenisa, wszystko. No ale nie dziwię się, że to jest tak bardzo, tak dobrze wyposażone wszystko, jak oni płacą tyle za czesne. Pamiętam, że znajomi mi mówili tam Amerykanie, że jeśli się pochodzi ze stanu Arizona, to płaci się chyba 15 tysięcy na semestr, a jeśli się pochodzi spoza Arizony, to płaci się chyba 25 tysięcy za semestr. Nie za rok, tylko za semestr. Więc sorry, ja nie płaciłam nic, bo to była wymiana, a ja płacę czesne w Nottingham i tak, więc nie musiałam tego płacić. Luckily. Bo w życiu bym tam nie mogła pojechać. I teraz nawiązując jeszcze tak do finansowej strony nauki w Stanach. Książki, podręczniki są tak drogie, że jak zobaczyłam moją listę książek, które powinnam mieć, jak zobaczyłam pod spodem, jaką mam cenę, sumę, było dosłownie $850. Gdybym chciała kupić wszystkie nowe książki, ale potem okazało się, że paru nie potrzebuję, więc ich nie kupiłam. Kupiłam też wszystkie praktycznie używane i też dużo wypożyczyłam na Amazonie, bo tam na amerykańskim Amazonie jest taka opcja, że można wypożyczać podręczniki na semestr, czy tam na rok, czy na ileś. I to wyszło mnie dużo taniej. Chyba w sumie za te książki zapłaciłam może $120. Co i tak nie jest mało, ale w porównaniu z 850 to zaoszczędziłam bardzo dużo. No i tak samo jeśli chodzi o przybory szkolne, które wszystkie są obrandowane Arizoną. Wszystko jest opisane Arizona, Arizona, Arizona. Co jest super, nie narzekam, bo sama mam 5 milionów rzeczy z tego. Like, represent Wildcats. Ale to nie należało do najtańszych, ale miałam taki super folder z napisem Arizona. Niestety tego tu nie wzięłam, ale stawię gdzieś zdjęcie. Stany słyną z tego, że Amerykanie są tak bardzo dumni ze swojego kraju i ze wszystkiego, co robią. I właśnie to też widać na uczelniach, bo wszyscy tam dosłownie chodzili cali wyarizonowani. I ostatnim tematem, jaki chciałabym poruszyć w tej części serii, jest nastawienie uczniów i nastawienie nauczycieli do nauki. Wszystko w Stanach jest dosłownie takie like, whatever. Ludzie tam dosłownie na zajęcia przychodzą w piżamie. Widziałam bardzo dużo ludzi w piżamach, a jak było trochę cieplej, to widziałam bardzo dużo ludzi bez koszulki albo w strojach kąpielowych, dosłownie na zajęciach moich. Nikogo to nie obchodziło, dla nikogo to nie było nic dziwnego, bo wszyscy tak chodzili. Tak samo nauczyciele, większość z nich kazała nam do siebie w ogóle mówić swoimi jakimiś tam przezwiskami, tak jak mówią do nich znajomi. I w Anglii też jest tak, że jest to tak mniej formalne niż w
Polsce, bo w Polsce wszyscy są tacy, oh my god, panie profesorze, doktorze habilitowany, proszę podać mi papier. A angielski sam w sobie język ma to do siebie, że nie ma czegoś takiego, że mówi się proszę pana albo per pan, tylko wszyscy są you. No ale w Stanach to jest takie bardzo, 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 bardzo nieformalne. Oczywiście nauczyciele są kompetentni, nie są jakimiś ludźmi z ulicy. Mają dużą wiedzę, tylko po prostu nie ubierają się tak albo nie obnoszą się z tym jakoś tak, że oh my god, I'm a professor, tylko lubią prowadzić swoje zajęcia tak na równym poziomie, żeby było śmiesznie. No przynajmniej moi nauczyciele tak byli, tacy byli. Moi uczniowie też mają podobne nastawienie, ale jedną rzeczą, jaką zauważyłam, jest to, że bardzo trudno się tam zintegrować na zajęciach, bo przez to, że amerykański system jest taki, że można sobie wybrać jakiekolwiek przedmioty się chce. Więc ja na przykład nigdy nie miałam czegoś takiego, że miałam dwa różne przedmioty z tą samą osobą. Każdy przedmiot i każde zajęcia były z całkiem inną grupą ludzi. I też to było coś takiego, że sobie gadaliśmy tam w ławce albo jak czekaliśmy na zajęciach, ale to nigdy nie było tak, że potem się umawialiśmy po lekcjach czy coś, bo oni tak po prostu nie robią nawet sami, więc najwięcej znajomych poznałam właśnie albo na jakichś tam domówkach, albo przez innych znajomych, albo tam, gdzie mieszkałam, albo tam, gdzie mieszkała sam. Czy to wszystko? A tak, okej, okay, więc nie wiem, co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć. Jeśli macie więcej pytań w tym temacie, napiszcie je na dole, ja od razu na nie odpowiem w komentarzach. I też w kolejnym filmiku mam zamiar skupić się na życiu w Stanach, takim ogólnym, co mi się podobało, co nie, jakie było moje pierwsze wrażenie, tam ludzie, różnice, bla bla bla. Więc jeśli macie też jakieś konkretne pytania na ten temat, to też możecie napisać i ja postaram się jakoś tak zaplanować filmik, żeby te wszystkie Wasze pytania odhaczyć w nim. Więc jeśli macie jakieś pytania na przyszły filmik, to oznaczcie na początku komentarza, zróbcie w nawiasie literkę P, żebym wiedziała, że to jest pytanie do tego przyszłego filmiku, a nie do dzisiejszego. No i tyle. W przyszły weekend jadę swój pierwszy w życiu raz na narty. Chcę to nakręcić, chcę zrobić z tego vlog, więc watch out for that. Mam nadzieję, że się nie zabiję, bo dosłownie nigdy nie miałam na sobie nart, ani nigdy nie byłam, no nigdy nie jeździłam na nartach. Życzę Wam miłego tygodnia. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt ciężki. That's it. Bye!